Jeśli poddajesz się, gdy nadchodzi trud, kiedy nie pracujesz, bo jesteś zmęczony, przygniata cię życie, czy cokolwiek w danym momencie czujesz, nie tylko oszukujesz samego siebie, ale także zdradzasz zaufanie tych, którzy na ciebie liczą. Oszukujesz swoich rodziców, oszukujesz swoich przodków, którzy walczyli po to, byś mógł realizować swoje plany. Fundamenty, na których ukształtowana jest większość społeczeństwa, są niezwykle kruche. Każdy musi czuć się dobrze. Każdy zasługuje na to, co tylko chce, bez włożenia żadnej pracy. Jednak pozwól, że coś ci powiem. Większość wartościowych rzeczy w naszym życiu musi być zdobyta. Tego na pewno nie uda się dokonać, będąc wrażliwym na każdy sygnał z naszego umysłu czy otoczenia. Istnieje znacznie głębsza rzeczywistość poza tym, co jest oczywiste. Jeśli stale wybierasz negocjowanie z samym sobą, rachunek za żal jest nieunikniony. Jeśli idziesz utartą, niezwykle łatwą drogą, twoja rzeczywistość staje się ograniczona. I zastanawiamy się, dlaczego w naszym środowisku jest tyle zgorzknienia czy niechęci do świata. Bo ktoś im powiedział, że mogą robić co tylko chcą. Po co pracować, kiedy tak naprawdę jesteśmy małymi, nic nieznaczącymi istotami? Niech twoje dziedzictwo pozostanie na zawsze zapisane w historii. Idź przez ból, idź przez cierpienie. Większość mówi, żeby unikać tego stanu za wszelką cenę, ale nie bez powodu to czujesz. Porażka, strata to przygotowania do lepszych czasów. Wszystkie wybitne postacie, które zapisały się na kartach historii, każdego dnia wstawały, bo podświadomie zdawały sobie sprawę, że życie nie polega na odczuwaniu, ale kreowaniu. Złamane serce to sygnał od wszechświata, że trzeba intensywniej pracować nad tym aspektem. Przegrane zawody, mecz, walka pokazują ci, że trzeba dopracować strategię i schować swoje ego do kieszeni. Jak mówił David Goggins, wszyscy jesteśmy testowani i ta droga do sukcesu jest niezwykle wyboista. Leżą na niej gwoździe i ostre przedmioty. Większość z was umrze bez żadnych siniaków, ale przez to książka, którą napisaliście, będzie pusta oraz całkowicie bezbarwna. Nie da się zaznać jakościowego życia, nie doświadczając bólu. I to nie znaczy, by nie uczyć się na porażkach innych ludzi. Ale oczekując, że z niczego zbudujemy coś, przy okazji będąc cały czas szczęśliwym, brzmi jak tania historia wyjęta z niskobudżetowego filmu. Nauka pochodzi tylko z trudności. Kiedy jesteśmy cali w błocie, przy okazji przełykając ciężko ślinę. Ale kiedy przejdziesz przez to, staniesz w obliczu tych doświadczeń i spojrzysz na nie z pewnej perspektywy, okaże się, że rzeczy, których tak się boisz, i te potwory, które skrywają się pod twoim łóżkiem, w zasadzie nie są takie straszne. To wtedy stajesz się antykruchy i na tym właśnie polega cała przyjemność. Większość z nas została wychowana, by być zwyczajnym. Ucz się dobrze, znajdź pracę, a na końcu opuszczamy tę planetę, nie zostawiając nawet małego śladu. To podejście niesie za sobą bardzo duży problem, bo w ten sposób zostawiamy władzę w zewnętrznych rękach. Robimy to po to, żeby spełnić społeczne normy, pokładając nadzieję w tym, że uratuje nas szef, rząd i nagle droga, którą podążamy, stanie się niezwykle klarowna. Ale wbrew pozorom, to właśnie takie podejście powoduje, że ludzie nie mają siły żyć, są ciągle zmęczeni i to przypadek zaczyna grać główną rolę w ich życiu. Jak twierdzili stoicy, każdego dnia powinniśmy szukać odpowiedzi w nas samych, a nie zewnętrznych okolicznościach utorowanych przez nieświadome umysły. Nasza najlepsza i najprawdziwsza władza jest nad nami samymi, a korzystanie z tej władzy może przynieść pokój w działaniu. No właśnie, czego tak naprawdę oczekujesz? Tak rzadko szukamy odpowiedzi na emocje, które dosłownie nas prześladują. Mówimy, nie mogę złapać oddechu, życie mnie dobija, ale już mało kto zastanawia się, skąd te rzeczy się biorą. Warto spojrzeć na to z dwóch perspektyw. Być może jest to chwilowe i wynika z niezrozumienia mechanizmów rządzących tym światem. Na przykład, nie działam, bo tego nie czuję. Wtedy bezwzględnie powinienem uciszyć wewnętrzny głos i pomimo, że jestem wystraszony oraz zmęczony, nadal robić swoje. Bo jeżeli naprawdę się poświęcasz, nie oszukujesz, nie ma szans na to, że to co robisz nie przekształci się w pozytywną siłę. Gdyż nawet jeżeli ta siła nie ukaże się w tej rzeczy, od której tego oczekujesz, to wyłoni się ona z innej,
najmniej niespodziewanej strony. I po drugie przemyśleć, czy w ogóle kieruję się tam, gdzie trzeba. Bo może zmierzam donikąd i zaufałem w pięknie obudowane kłamstwo, zaufałem w pozorne bezpieczeństwo, górnolotne obietnice i teraz muszę chodzić z fałszywym uśmiechem na twarzy, mówiąc, że wszystko jest okej. Nie jest okej. Mamy problem, który trzeba rozwiązać. A jeżeli boisz się, że będzie kosztowało cię to dużo pracy, wróć do punktu pierwszego. Słowo dane ma być słowem zrobionym. To najlepsza taktyka, jaką możesz przyjąć w walce ze swoimi słabościami. Kiedy obiecujesz sobie, że wykonasz pewien krok, podpisujesz pakt, którego nie można złamać. Na przykład, kiedy wstanę, napiszę 10 stron mojej nowej książki, a następnie pójdę biegać. Wtedy nie masz wyjścia, bo stawiasz przed sobą mur, którego nie można przeskoczyć. Pada, nie masz weny, potrzebujesz dodatkowej inspiracji. Kogo to interesuje? Słowo dane ma być słowem zrobionym. Kropka. Przez chwilę pomyśl o swoich przodkach, gdyby kierowali się tym hedonistycznym, egocentrycznym podejściem opartym na odczuciach, nie mieliby szans przeżyć, a ty mówisz, że nie możesz trzymać się tego, co powiedziałeś, bo pogoda jest nie taka, jak powinna? Mając takie podejście, niszczymy naszą wewnętrzną integralność i zamiast rosnąć, stajemy się coraz słabsi oraz podatni na wpływy innych. Obietnica, którą sobie składamy, ma taką samą wartość i znaczenie, jak umowa zawarta z inną osobą. Ludzie z wielką łatwością rzucają słowami, bo wiedzą, że nikt nie pociągnie ich za to do odpowiedzialności, ale niesie to za sobą naprawdę duże konsekwencje, gdyż realizacja tego, co mówimy, jest nie tylko wyrazem naszej wewnętrznej etyki, ale także buduje samoocenę oraz poczucie własnej wartości. A kiedy rzucasz coś w przestrzeń i to nie przekształca się w żaden sposób, twoje myśli oraz słowa przestają mieć jakąkolwiek wartość. Nasze myśli mają wpływ na to, jak odbieramy i reagujemy na rzeczywistość. Jeśli pozwalamy, aby kontrolowały nasze życie, stajemy się uwięzieni w negatywnych wzorcach, przez co działania, które podejmujemy, stają się błędne. Kiedy nasze działania są błędne, zaczynamy doświadczać coraz więcej takich myśli i w ten sposób stajemy się ich ofiarą. Tracimy całą moc, którą posiadamy, gdyż kierujemy nasz laser na to negatywne doświadczenie. I niezależnie od tego, czy jesteś sportowcem, prowadzisz swój biznes, czy chcesz dokonać zmian w swoim życiu. Kiedy nie zerwiesz tego łańcucha w postaci negatywnych myśli, nie jesteś w stanie się rozwijać. Załóżmy, że jesteś zawodnikiem sportu walki i dopuszczasz do swojej głowy wątpliwość. W ten sposób poddajesz się, zanim zaczynasz. Zostajesz nieświadomie znokautowany, gdyż napędzasz tę machinę do tego stopnia, że to ona zaczyna kontrolować twoje ruchy. A być może masz własny biznes i myślisz sobie, a co jak będę musiał wrócić do pracy na etacie? Zaczynasz się bać, tracisz energię, bo nadajesz wagę tej emocji i musisz się jej przeciwstawić. Mel Robbins powiedziała kiedyś następujące słowa. Jesteś o jedną decyzję od zupełnie innego małżeństwa. Jesteś jedną decyzję od zupełnie innego życia. Zupełnie innej pracy. Zupełnie innego dochodu. Twoje życie sprowadza się do twoich decyzji. A jeśli zmienisz swoje decyzje, zmienisz swoje życie. Ale to, o czym nie możesz zapominać, to, że każda z nich wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Nie jesteś w stanie uciec od zapłacenia ceny. Do każdej rzeczy, którą zrobisz w życiu, będzie dołączona cena. Czasem będzie bardzo wysoka i tam znajduje się wybitność. Czasem bardzo niska i to nazywamy przeciętnością. Nie możesz powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Albo przejdziesz na jedną stronę, albo na drugą. Jeśli postanowisz zaakceptować swój los, płatność została dokonana. W jakiej wysokości? Dowiesz się na końcu swojej drogi. Kiedy Aleksander Wielki umierał, wezwał swoich generałów, gdzie przekazał im swoje 3 ostateczne życzenia. Brzmiały one tak. Po pierwsze chcę, aby tylko najlepsi lekarze nieśli moją trumnę. Po drugie chcę, żeby wszystkie pieniądze oraz bogactwo, które zgromadziłem, były rozrzucone wzdłuż cmentarza. Po trzecie, chcę, żeby moje ręce wisiały luźno na zewnątrz trumny, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Generałowie nie wiedzieli, o co chodzi i zaczęli się dopytywać. Ale dlaczego? To przecież nie ma żadnego sensu.
Na co Aleksander spokojnym głosem odparł: chcę, aby najlepsi lekarze nieśli moją trumnę, aby pokazać, że w obliczu śmierci nawet wybitni specjaliści nie mają mocy uzdrawiania. Droga do cmentarza ma być pokryta moimi skarbami, aby wszyscy widzieli, że bogactwo materialne zdobyte na ziemi pozostaje na ziemi. I na końcu chcę, aby moje ręce kołysały się na wietrze, aby ludzie zrozumieli, że przychodzimy na ten świat z pustymi rękoma i odchodzimy z tego świata z pustymi rękoma po wyczerpaniu najcenniejszego ze wszystkich skarbów, a jest nim czas. Moje pytanie brzmi następująco. Czy masz czas na to, aby siedzieć i nie próbować przekształcać swojego życia na znacznie lepsze? Czy masz czas na to, żeby znowu rezygnować, kiedy wiesz, że to właśnie na tym ci zależy? To nie jest żart. Zegar cały czas tyka. Jeżeli nie będziesz próbował czegoś zmienić, będziesz coraz bardziej gnuśnieć. Jutro nie będzie lepsze. Za miesiąc nie będzie lepiej. To, co się liczy, odbywa się teraz. Nawet jeżeli zapadł zmrok, nadal pracuję. Nie mam motywacji? Trudno. To czas budowania mojego charakteru. Jak mówił Eric Thomas, większość ludzi myśli, że proces mielenia, szlifowania odbywa się wtedy, kiedy wschodzi słońce, kiedy w twoich oczach odbija się światło reflektorów, albo kiedy wchodzisz na scenę. Ale nie! Prawdziwe szlifowanie odbywa się w ciemności, kiedy nikt cię nie widzi, kiedy nikt nie zna twojego nazwiska, kiedy każdy ma cię gdzieś. Czas podjąć działanie! Jak zbudować piękne życie według 6 stoickich zasad? Koniecznie kliknij w odcinek obok mnie. Do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.